A w studiu poseł Jarosław Gowin. Dzień dobry. Witam serdecznie. Panie pośle, kiedyś powiedział pan, że Donald Tusk jest dobrym człowiekiem. Ja to pamiętam. Czy nadal pan uważa, że jest dobrym człowiekiem? Interesuje mnie nie ludzki wymiar Donalda Tuska, tylko pytanie, czy jest dobrym premierem. I na to pytanie muszę niestety odpowiedzieć jednoznacznie negatywnie i to coraz bardziej negatywnie. A jednak ludzki wymiar Donalda Tuska także jest ważny, bo ktoś, kto jest dobrym człowiekiem, nie powinien robić złych rzeczy, a według pana Donald Tusk robi niedobre rzeczy. Czy może pani uznać za zachowanie właściwe próbę wywłaszczenia 16 milionów Polaków z ich oszczędności emerytalnych, albo próbę zamiecenia pod dywan afery dolnośląskiej przez postawienie na tej samej płaszczyźnie tych, którzy składali oferty korupcji politycznej i tych, którzy to ujawnili? No, dlatego pytam. Dwa drobne przykłady. Dlatego pytam o tę stronę ludzką, jak pan to nazwał. Jestem dzisiaj w opozycji do Donalda Tuska. Bardzo chętnie przyznaję jemu i rządowi wszystkie plus, wszystkie dobre rzeczy, które robią. Proszę sobie przypomnieć. A co robią dobrego? No właśnie, chociażby ostatnia propozycja pana ministra Kosiniaka-Kamysza w sprawie reformy urzędów pracy. Uważam, że to idzie w bardzo dobrą stronę. Nie kwestionuję też osiągnięć na przykład ministra Siemoniaka. Bardzo cenię politykę klimatyczną ministra Korolca. No, kłopot polega na tym, że to, co najważniejsze, czyli polityka gospodarcza, polityka finansowa, stan budżetu państwa, brak reform, to wszystko obciąża konto Donalda Tuska. To jednak będę nalegać. Może pan powiedzieć dzisiaj o Donaldzie Tusku, że jest dobrym człowiekiem? Jak patrzę, w jaki sposób traktuje Grzegorza Schetynę, to już się zastanawiam, czy miałem wtedy rację. A Grzegorz Schetyna, o nim pan z kolei mówił, że jest... Nie pamiętam, czy powiedział pan prostym, ale że jest takim, no takim szczerym, porządnym liberałem. Tak, i zgadzam się, jest liberałem niestety w sensie integralnym, bo podobnie jak ja ma zdecydowanie wolnorynkowe poglądy gospodarcze, natomiast no, w sprawach światopoglądowych, takich jak in vitro, czy aborcja, czy związki homoseksualne, to się różnimy. Wracając do Donalda Tuska, powinien zostać wyrzucony z partii, jest największym problemem koalicji. Mówi pan, panie pośle, przepraszam, jak zdradzony narzeczony. Nie, panie redaktor. Mówię jak ktoś, kto rzeczowo ocenia to, co robi Donald Tusk, polityka obecnego rządu. I mówiłem to, zacząłem to mówić już jako, jeszcze jako minister. Polityka obecnego rządu nijak się ma do programu Platformy. Tego programu zapisanego w deklaracji założycielskiej, w licznych dokumentach programowych, a nawet w kolejnych expose premiera. Pan mówi, że pan zaczął mówić to wtedy, jak był ministrem, ale wtedy pan mówił nieco łagodniej. Zaczął pan jeszcze wcześniej od ciepłej wody w kranach i o tym, że reformy są zbyt powolne. To jednak jest zdecydowana różnica. Ale proszę sobie przypomnieć, że jako minister sprawiedliwości w wielu sprawach, i to nie tylko tych światopoglądowych, ale na przykład jeżeli chodzi o ozusowanie tak zwanych umów śmieciowych, zajmowałem odmienne stanowisko od premiera i od reszty rządu. Może trzeba było jednak nie ułatwiać premierowi życia, bo pan odchodząc powiedział, ułatwiam premierowi życie i zostać w Platformie. Miałby pan wtedy większe prawo do tak ostrej krytyki. W tej chwili wypominają panu nawet dawni koledzy. Nie będę... Tę krytykę oraz zaniechania z czasów, kiedy był pan w Platformie. Do zaniechań chętnie się przyznaję. Przyznaję się do współodpowiedzialności za te 6 lat i również w imię tej poczucia współodpowiedzialności również dlatego odszedłem z Platformy, po to, żeby swoją nową kartą polityczną zmazać to, co w tych 6 latach było dla mnie i dla moich wyborców niesatysfakcjonujące. Ale panie pośle, Bogiem ma prawo, odszedł pan z Platformy dlatego, że Donald Tusk już spakował pana walizkę. Pani redaktor, startując na przewodniczącego, w wyborach na przewodniczącego Platformy, doskonale wiedziałem, jaki będzie mój dalszy los. I my znamy się nie od dziś. Myślę, że wie pani, że czego jak czego, ale odwagi i zdecydowania nie można mi odmówić. No dobrze, ale będąc w resorcie sprawiedliwości, nic pan nie widział, nic pan nie słyszał o rozdawaniu stanowisk w spółkach Skarbu Państwa, o
handlowaniu stanowiskami? To przypomnę pani tylko dwa epizody. Jeden miał początek w roku 2007, kiedy na pierwszym posiedzeniu klubu parlamentarnego po wygranych wyborach Donald Tusk pokazał nam nagrania CBA dokumentujące działalność Beaty Sawickiej, kiedy wybuchła afera hazardowa. Na innym posiedzeniu klubu w obecności Donalda Tuska pozwoliłem sobie na gorzki żart. Powiedziałem, zadałem pytanie, dlaczego wybuchła afera hazardowa, i odpowiedziałem, że podczas emisji tego filmu CBA kierownictwo partii siedziało plecami do ekranu. I drugi przykład sprzed pół roku. Mój list otwarty, wtedy kiedy przygotowywałem się do startu na przewodniczącego Platformy, list otwarty do koleżanek, kolegów z Platformy, w którym już wskazywałem te właśnie patologiczne zjawiska, przestrzegałem przed nim. A kiedy pan poczuł po raz pierwszy ten gnilny zapach, bo pan mówi o rozkładzie Platformy? Kiedy to się zaczęło? Myślę, że to jest proces, który bardzo szybko postępuje w tej kadencji. Ale od momentu, kiedy się zaczął? Pani redaktor, ja to bardzo uważnie widziałem, bardzo blisko, niestety bardzo blisko też widziałem podczas afery hazardowej. Wtedy, jak być może pani pamięta, Donald Tusk poprosił mnie, żebym był, stał się taką twarzą Platformy, równocześnie obiecując mi, że wyczyści sprawę afery hazardowej do spodu. I rzeczywiście pierwsze działania na to wskazywały, odwołanie Grzegorza Schetyny i całej grupy innych ministrów. A potem pamiętamy tę słynną, a raczej osławioną komisję, i wtedy już nie miałem wątpliwości, że Donald Tusk nie chce afery hazardowej wyjaśnić. Ma pan jakiś pozytywny odzew na pana ostatni list od kolegów z Platformy, bo te znane z mediów to nie są zbyt przychylne. Mam bardzo wiele pozytywnych odzewów od ludzi Platformy i wszystko wskazuje na to, że już wkrótce znajdzie to pewien publiczny wyraz. To już nie chodzi o... Publiczny wyraz, czyli chce pan, że tak powiem, wyjąć parę osób, tak, z Platformy? Nie chcę nikogo wyjmować. Ja staram się zbudować na polskiej scenie politycznej nową jakość. Ta nowa jakość wymaga nowych ludzi. Natomiast... To jaki nie publiczny ukrywam, wyraz? Nie ukrywam. No, proszę poczekać jeszcze troszkę. Ale pan uchylił rąbka tajemnicy. Jest wiele proszę... osób z Platformy, które chce przejść, przyłączyć się do mojego ruchu. To niekoniecznie są posłowie. Wszyscy w Sejmie wiedzą, że ta koalicja opiera się na, wisi na jednym, dwóch głosach, że w każdej chwili może dojść do przesilenia, które doprowadzi do przedterminowych wyborów. Natomiast, a w Sejmie są takie osoby? Oczywiście, że są takie osoby, na przykład Elżbieta Radziszewska, o której pisze jedna z gazet, nie tylko o niej nie, zresztą? Nie rozmawiałem w ostatnich tygodniach z Elżbietą Radziszewską, ale chcę też powiedzieć, żeby było jasne, że w Platformie pozostawiłem wielu przyjaciół i wiele osób, które głęboko szanuję, nawet jeżeli ja się nie zgadzam z ich obecnymi działaniami, albo jeżeli one krytycznie oceniają to, co ja robię. A one, te osoby, mogą uratować Platformę przed kompletnym rozkładem? Jest taki ktoś? To jest chyba w tej chwili niemożliwe. Donald Tusk sprawuje władzę całkowicie wodzowską i tak jak rekonstrukcja rządu nie wniesie nic nowego, o ile nie obejmie stanowiska premiera, tak samo żaden oddolny ruch wewnątrz Platformy niestety niczego nie zmieni. Od momentu, kiedy wprowadzono tą fatalną zasadę finansowania partii z budżetu, aparat partyjny i liderzy partyjni. Cała Europa uznaje, że najlepsza z możliwych. Ale nie w takim kształcie, w jakim wprowadzono w Polsce. Właściwie te pieniądze są wydawane całkowicie poza kontrolą. No, już wiemy, że na przykład na wina i cygara. I nie ma żadnych sposobów efektywnych. W Polsce nie wprowadzono żadnych efektywnych sposobów, na przykład, żeby egzekwować od partii obowiązek wydawania odpowiedniej części subwencji budżetowych na ekspertyzy. Efektem jest zapaść programowa polskiej polityki. Poprze pan wniosek o samorozwiązanie Sejmu? Pod jednym warunkiem, że samo rozwiązanie poprzedzone zostanie powołaniem rządu technicznego, który przygotuje nas do wyborów. Tak, czyli uważam, pan nie poprze, ponieważ nie będzie takiego rządu. Pani redaktor, to co się dzieje w Sejmie zaczyna mi przypominać rok 2007. Sytuacja wymyka się spod kontroli. Może okazać się za chwilę, że nie ma już obecnej koalicji.
Myśli pan, że koalicja się wyłoży, mówiąc kolokwialnie, na referendum w sprawie sześciolatków? Tego nie wiem i nie sądzę zresztą, żeby to było realnym przedmiotem kontrowersji między liderami Platformy i liderami PSL-u. Dla Donalda Tuska ta sprawa jest ambicjonalnie bardzo ważna, ale myślę, że nie dla liderów PSL-u. Sądzę, że tak naprawdę spór idzie o sposób rozdziału dotacji unijnych. PSL chce więcej uzyskać dla swoich wyborców, dla polskiej wsi. No dobrze, a jakby było rozwiązanie Sejmu, nowe wybory za czas jakiś, to coś by się zmieniło? Czy to nie byłoby tylko mieszanie łyżeczką w niesłodkiej herbacie? Mam nadzieję, że porażka wyborcza Platformy, a w tych nowych wyborach Platforma przegrałaby je. Doprowadziłaby to, do zwycięstwa porażka, Prawa i Sprawiedliwości? Że ta porażka doprowadziłaby do zmian w kierownictwie Platformy. A nie ukrywam, że widzę w Platformie ludzi, którzy po ustąpieniu Donalda Tuska mogliby przywrócić tej partii blask i mogliby z powrotem skierować ją na tory obywatelskie i liberalne. Ale przywracaliby blask w cieniu Prawa i Sprawiedliwości. A pan bardzo krytycznie się ostatnio wyraża o tej partii, mówiąc, że jest najbardziej nieudolną opozycją. Jest wymarzoną opozycją dla Donalda Tuska i myślę, że każdego dnia Donald Tusk dziękuje opatrzności, że ma właśnie taką partię za głównego oponenta. Te partie zresztą, nie powiem tutaj nic oryginalnego, żywią się swoim wzajemnym konfliktem. PiS ma wyjątkową umiejętność strzelania sobie w stopę na ostatniej prostej. Pan uważa, że organizacja systemu oświaty to jest dobra materia referendalna? Uważam, że w sprawie pójścia do szkół sześciolatków obywatele mają prawo zabrać głos, a poza tym... Ale przy okazji zabierają głos w innych sprawach. Jeżeli zbiera się milion podpisów, to czy nam się to podoba, czy nie, obywatele dają sygnał klasie politycznej, że w tej sprawie, czy w tych sprawach chcą decydować samodzielnie. Ale warto podjąć może dyskusję, dlatego że obywatele nie są tutaj fachowcami, a mieliby się wypowiedzieć wszyscy. Warto podjąć dyskusję. Referendum jest doskonałą okazją do takiej dyskusji. Ja bym na przykład bardzo chętnie podyskutował o tym, dlaczego należy zlikwidować kartę nauczyciela i dlaczego karta nauczyciela jest barierą uniemożliwiającą podniesienie poziomu polskiej oświaty. Będzie pan współpracował z Przemysławem Wiplerem? To już na koniec pytanie. Będę na pewno współpracował ze środowiskiem republikanów. A z nim samym? Czekam na wyniki monitoringu. Każdy dzień zwłoki budzi, podsyca wątpliwości co do wiarygodności wersji policyjnej, zwłaszcza, że zaczęły krążyć plotki, iż w tym klubie, w którym niestety bawił się zbyt hucznie Przemysław Wipler, na bramce nielegalnie stali policjanci, a może nawet funkcjonariusze BOR-u. Ciekawe. Jarosław Gowin, poseł niezrzeszony. Beata Michniewicz, do usłyszenia.